życiem enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz enduro. Siema, hejo, dzisiaj odcinek, jaki motocykl na pierwsze moto kupić, żeby nie wtopić. Dlatego, że dużo ludzi błędy popełnia i po prostu no muszę taki odcinek zrobić. Lecę na koło i będę opowiadał. Czy ja kiedykolwiek wtopiłem z motocyklem? Mi się wydaje, że też wtopiłem. Jeżeli chodzi o moc, pojemność, na sam początek, jeżeli chodzi o cross enduro. Nie, pierwszy zakup nie był zły, był dobry. Pierwszy zakup to był KTM 400. Wiadomo, stary KTM, podstarzały. Może trochę ciężki był, ale mocy nie miał dużo i można było się fajnie na nim bawić. Odkręcać można było go też mocno. Drugi zakup to uważam, że był wtopiony. A drugi zakup to była Husqvarna FE Endurak 350. I powiem, że półtora roku uczyłem się jeździć tym motocyklem. A właśnie, zakup motocykla musi się kojarzyć z przyjemnością, nie z glebami, ciągle męczeniem się. I dlatego to jest takie ważne. Ja naprawdę na tej 350 to się bardzo mocno męczyłem. Nawet była taka chwila, gdzie po prostu nie umiałem jechać prosto. Na przykład na poligonie. Pojechaliśmy na poligon i co chwilę gleba na prostym, nie? Mówię do kolegi, słuchaj, mówiłeś, że mam kupić tą 350, ja nie potrafię nią jeździć. A on mówi, spróbuj moją. Ja miałem 2017 rok, Husqvarna 350, a on miał chyba 2 lata starszą. I one były wtedy słabsze. No i dało mi się wolność tam na tym poligonie. Ja kurde mówię, chłopie, to jest zupełnie inny motocykl. Wszystko mogłem nim robić, ale tak, zawieszenie było inne, była słabsza i to nawet chyba nawet gdzieś o 10 koni. I ja tak się półtora roku męczyłem, zanim wyczułem ten motor, nauczyłem się nim jeździć. Że dużo ludzi robi błąd, po prostu kupuje coś, czego nie wykorzysta i po prostu się męczą na tych motocyklach. I co ja bym proponował? No przypuśćmy, wiadomo, dla dziecka takiego do, nie wiem, do 5-6 lat, no to tylko 80 w automacie jakąś, MRF-a może być. Kuba zaczynał, jeżeli chodzi o kłada dla takiego dziecka, no to co, no to 110 w wieku 7 lat kłada można już kupić, 180, 150, 125, jeżeli chodzi o motocykl, no to przypuśćmy na podstawie MRF będę mówił, no to można już na 7-8 lat 120 obniżyć ją. X motosa. A jeżeli na przykład chodzi o młodzież, wiek przypuśćmy, nie wiem, 12 lat,
można już sobie pozwolić na jako pierwszy na przykład Quada Raptora 250, a motocykl na przykład 140 MRZ, nie celować w te wysokie motocykle 250, tylko sobie wziąć 140, ale ładnie. W wieku 15-18 lat kupić, nie wiem, jakiegoś, nie wiem, Chińczyka na początek, pojeździć sezon, jakąś 250, X Motosa, czy K2 Kajo, czy na przykład Defendera, pojeździć sobie rok, zobaczyć co i jak. Jeżeli już będzie wam tam po prostu brakowało mocy, no to wtedy iść na przykład, nie wiem, 125 SX-a, 250 czterosuwa. Nie kupować od razu 450, czy 600, czy 500, a nawet te 350. 350 mają też między tam 50 koni, a 60, zależy jaka. I czasami jak źle traficie, źle kupicie, no to potem no, męczycie się na tym motocyklu, a to nie o to chodzi. No na przykład Kuba. Na przyszły rok ma komunię i myśleliśmy o zmianie motocykla z 65 Husqvarna na 85, jakiś KTM, SX albo Husqvarna, ale widzę jak jeździ i po prostu stwierdziłem, że Kuba, no po prostu na przyszły rok nie wymieniamy motocykla, jeszcze będziesz jeździł tą 65, aż ją wyżyłujesz do końca. Byłoby to bez sensu na przyszły rok. Kuba będzie miał 10 lat. Dopiero jak skończy 11 lat, dopiero 85 wleci. I właśnie tą drogą trzeba iść. Kuba zaczynał od 80, potem przesiadł się na 120, potem na 65. I tak 2 lata będzie dług tą 65. A to nie ma sensu, bo kolega ma, tak, ja bym chciał też, to nie o to chodzi. Nie można się bać tego motocykla. Ja wsiadłem na Słowasa 450, to no strasznie po prostu. To nie jest to, to jest motocykl do jazdy po prostu. To ma być zabawa, a nie męczarnia. Ja pamiętam na tej 350, kurde, jak ja się mordowałem, pany. Półtora roku, potem już było kozak, nie? Zmieniłem sobie opony na węższe, a z zawieszeniem to kombinowałem, mojeny, co ja nie narobiłem i opuszczałem i podwyższałem tutaj na lagach, na tych półkach z przodu. W tej chwili mam jedno ustawienie i nic nie grzebię, tylko po prostu jeżdżę. No przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, że wytłumaczę o co chodzi. Ktoś mi powie, że 450 jest tylko 2 kg cięższa od 350, ale zwróćcie uwagę na to, że tam jest większy silnik, inaczej ten środek ciężkości się rozkłada, to nie są te same motocykle.
będzie po prostu wam ciężej. Tu o to chodzi. Motocykl musi być lekki, najlepiej jak jeszcze sięgacie do ziemi. Patrzcie, ja podpowiem wam, ja zawsze sobie po prostu to siedzisko ścinam. Nie kombinuję nic z zawieszeniem. Był taki moment, że kupiłem 250. O, też błąd zrobiłem, ale chciałem widzom pokazać, że tak można. FE 350 Husqvarna sprzedałem i zamieniłem na 250 FE. Powiem tak, jeżeli chodzi o takie tam przeszkody, to tam, to 250 była dobra. Jeżeli chodzi o, przypuśćmy jakieś tam, że potrzebuję tej mocy, nie, to po prostu brakowało. Odkręcałem ją na fulla, nie, po prostu no za słaba już, no za słaba była od samego początku. No i potem przeszedłem na czyste TBT, a teraz na 350, już drugi rok ją mam. Ja na przykład wczoraj na godzimę pojechałem na tych oponach na łysych. No nie było za dobrze, ale szło po prostu. Na kitę odkręcałem PT. Właśnie, 450 Husqvarna, no na prosty podjazd, podwórkę, okej. Okay. No musi być naprawdę wybitny rider, żeby wykorzystał 450. Kole chcecie poćwiczyć, czy nie wiem, no w ogóle wszystko. Pojechać na jakieś, nie wiem, podjazdy z zakrętasami leśnymi. Ja na przykład jak tą 250 Husqvarna wziąłem, to po prostu taka była mega na zakrętach, no lepsza od tej 350. Po prostu no wchodziła jak normalnie burza. No wiadomo, potem na prostej, no to już były problemy, nie? Ale jeżeli chodzi o zakrętasy, no to było mega. No i jaki błąd tam zrobiłem? Obniżyłem ją, tą 250 Husqvarna bardzo mocno, czyli tak, na kiwaku. I jeszcze tutaj na lagach specjalne te... Nie wiem, co tam było wymieniane, bo to w serwisie mi wymieniali i obniżyli ją gdzieś o 7-8 cm przód i tył. I ona, no niestety, ale była za niska na jakieś tam przeszkody, nie? Obawiałem się tego, że będę cały czas tym kiwakiem uderzał. Belki czy cokolwiek. I dlatego to po prostu, no nie radzę. Lepiej sobie siedzisko wyciąć. Na enduro to mało co się siedzi i krosie, także to... że tyłek was trochę powoli i przystanie. Dawaj jaro na koło. Pamiętajcie, dobry wybór na początek, ja chętnie każdemu podpowiem, możecie pisać, tylko opiszcie swoje doświadczenie, wasz wiek, wzrost, numeru telefonu nie,
No i ja z chęcią podpowiem, czy na live'ach, czy napiszecie komentarz pod filmikiem, to podpowiem zawsze.